Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wyglądacie fair. Powiem szczerze, że od wielu lat naprawdę zastanawiałem się nad zagraniem w tę grę. Nie mówię o kanale, bo myślałem o tym jeszcze zanim zacząłem nagrywać, ale jakoś zawsze gra umykała mi, wyślizgiwała mi się z rąki. Nie miałem w końcu okazji jej przejść. Pomyślałem, że ponieważ tytuł często padał z waszych ust, jeśli była mowa o horrorach, warto będzie go nagrać. Dlatego bez zbędnego gadania, zaczynamy tę nową przygodę. Aha, nie rozumiem. Lubię, jak czegoś nie rozumiem, bo to znaczy, że będzie ciekawie. Yes. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Armacam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll.
What's the first day you remember? Where are you taking him? You will be a god among men. Dzięki, Gordon. Nie rozumiem. O, jadę. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. O, koordynator misji FIE, Roddy Better, śledziłem przyjacielsko, bla, bla, bla. Znać miejsce pobytu Paxtona Fettela. Pewnie. Urodziłem się, by to zrobić. Urodziłem się też, by zmniejszyć czułość myszki. Od razu lepiej. Z drogi. I z drogi. Dziękuję. Czuję się taki zdolny. Tam się pali ogień. O! Okej. Z drogi. Nie mogę, a ciebie? Też nie mogę. To gdzie mam do diabła iść? Pewnie gdzieś tutaj. Pewnie, że tutaj. F. Jak otwórz. Szalony... Czy ja coś podniosłem? Nie. Ale to był szalony szczur. Ma mnie chyba prowadzić. X, aby włączyć lampę. Na hełmną. X jak lampa. X. Drzwi nie próbujcie być czymś, czym nie jesteście. Hey bro, what took you so long? Byłem się odlać, wybacz. Try to find a way around. Pewnie. Spotka się z Jankowskim. Dobrze, Jankowski. Trwałe wzmocnienie zdrowia, okej. Okay. Fajnie, czyli mogę sobie eksplorować i znajdować różne rzeczy. Fajnie. Idę na górę. Zdawało mi się. Plemnik na ścianie mnie... Szczurze, niepokoisz mnie. Zły jestem. Cześć. Zamknięte. To pójdę tutaj. Aha. Też zamknięte. Chyba sobie przypomniałem, że widziałem kiedyś kogoś obgryzionego przez szczury. Hej, stój, poczekaj, jestem przyjacielem. Poczekaj, czekaj. Dziwne. No proszę cię, tak się nie robi. Tak się naprawdę nie robi. Mogę kopać? Nie mogę. A szkoda. Kliknąłem kontrol i zwolniłem tempo, ale jaja. No cześć. O, porodówka. Strzel w kłódkę, aby otworzyć drzwi. Za chwilę. Myślę, że jeszcze coś tu nie znajdę. Żebyśmy nie mieli problemu, to trafię z bliska. Dobry strzał. Dziękuję. Lampa. Halo? Tu są jakieś napisy, pewnie wiele oznacza HWDP. No idę. Dzięki za pomoc. Go! Nie widzę podłogi, znaczy... Mówi do mnie duch, nie podoba mi się to. Mówi, że był przy moim porodzie. O! Chyba znalazłem naszego przyjaciela. Jin, we need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. Oglądał krąg. Widać. Tam jest dach. Dobra, pójdę na dach. Na dachu może być coś ciekawego. Mam cię! Nieważne. Znowu mi się zdawało. Dobre. Halo? Krzesło się ruszy. Ja bym tak zrobił. Nie ruszę się. Jakieś żywe miasto i ten żółty polonez. Wszystko nadaje klimatu.
Cześć. To ja. To ja. Mogę zeskoczyć i zabić? Nie mogę. No dobrze. Przeżyję. Ta przygoda będzie moja. Albo nie, dostałem w ryj. Zapomnijmy o sprawie. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Ubrudziłeś się keczupem. Świetnie, to wracamy do chłopaków. I Jen, bo Jen jest kobietą. Jest we specjalnym oddziale. To dobrze. Lubię, kiedy kobiety się sprawdzają. Cześć, Jen. Tak, widziałem mordercę, którego szukamy, ale wam o tym nie powiem. To takie konsekwentne. Nieważne. Dobrze. I co teraz? These men are from Fear. They're special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Prawie jak w helikopter w ogniu. Żebyśmy się tylko nie rozbili. To będzie dobrze. Jestem zdolny. Szukam urządzenia sterujące bramą i otwórz ją. To co, ci debile sobie nie poradzą? Dobry Boże. Co za... tępe dzidy. Może tutaj? Nie. Chłopaki, jesteśmy straceni, wycofujmy się. Nie no, nabijam się. Spokojna głowa, wyluzuj cycuszki, już pędzę. Widzisz, znalazłem jakieś pomieszczenie, to na pewno tutaj. I znalazłem jakieś ulepszenie. Wzmacnianie odruchów trwale przyspiesza twoje odruchy, dzięki czemu możesz dłużej korzystać z trybu spowolnionego ruchu. Cieszy mnie to. Dobra, jak się tam dostać? Jakieś pomysły? Bo ja żadnych. A jednak, mam ich od cholery. Czy w pudłach może coś być? Nazwijcie mnie eksploratorem i... głupkiem, ale jednak nie. Warto sprawdzić. Puk. Dzień dobry. Tu nie potrzebuję latarki, tu jest światło. Zablokowane, ale to nic. O! Umarłeś. Dobry Boże. Wracam. Światło miga, ale to nic. Mały ptaszku, zgłoś się. Houston, mały ptaszek oberwał.
O. Houston, dziewczynka zniszczyła małego ptaszka. To brzmi niepoprawnie. Spotka się z oddziałem Jankowskiego. Tylko gdzie? Mały ptaszku. Już go nie ma. Zapomnijmy o sprawie. Dobra. Chyba nie tędy, chyba tędy. Lampki pękają, nie podoba mi się to. I ten cholerny ambient. Jak ci mogę pomóc? Próbowałem. Przysięgam, próbowałem. Nie udało się. To wróg? Nie wiem. Podejdę do niego po cichu. A ty jeszcze żyjesz? Dopiero padłeś. Cholera. Podoba mi się zwolnione tempo. Zastanawiam się... A, to jest amunicja do mojej broni. Dziękuję. Nie ma tu nic, co mogłoby mnie zainteresować. Szkoda. No, cześć. Upadłeś. Ale nie bój się. Wszystko da się naprawić. Apteczka. Użyj Z. Ależ mam punkty zdrowia, nie muszę jej teraz używać, ale zapamiętam, że to Z, jak apteczka. Tam nic nie ma. A tu? Tu też nic nie ma. Po co otworzyć można te drzwi? Pamiętajcie, apteczka jest pod Z. Jak coś zjebie, jak Z, to muszę użyć apteczki. Już lubię tę grę. Kolejna. Fajnie, że mogę mieć ich zapas. Pokrzepiające. Muszę iść tędy, bo tu nic nie ma. Benz. Nie kontrol C, cały czas się mylę. Hop. Punkt kontrolny. To dobrze. To znaczy, że jestem na dobrej drodze. No cześć. Umarłeś. To znaczy, ja ciebie umarłem. Drużyna, meldować się. Mały ptaszku! Mały ptaszku. Znajdźcie go, mały ptaszku. No cześć. Jak wy śmiesznie chodzicie. Naprawdę. Zygzakiem. Wymiękam. Ja nie wiem. Niepoważne, przecież to armia. Chłopaki, idę do was. Czuko. Tak się to robi w Las Vegas. Tu leci kolejny. Zobaczmy, jak się sprawuje to. Mam podwójne pistolety. Ja pierdzielek, jestem zajebisty. Rychło w czas, no ale zdechł. Liczy się efekt, prawda? Nie ma tu nic dla mnie? Nie ma. Żadnych ulepszeń. Jestem królem świata. Okej, spójrzmy, co jest tutaj. Tu nie ma nic. Zamknę sobie drzwi. Nie jest to amnezja, ale przezorny zawsze ubezpieczony. No cześć. Nie wybuchasz. To pudełko nie jest po mojej stronie. Skąd ten prąd? Zakładam, że to coś znaczy. Cześć! Śpi dobrze. Mój Boże, jak pięknie pękła szyba. Spójrzcie tylko. Cudownie. Traca amunicję, prawda? Apteczek mam aż nadmiar. Hop! Granat. Gie jak granat. Przynajmniej to się zgadza. Jeszcze apteczka. Dobry Boże.
Dobrze. Eko, siemka. Eko. Umberto. Dobrze, już frunę. Może wózkiem widłowym do was przyjadę. A teraz chcę wypróbować Maxa Payne'a. Gdzie jesteście? Tu. Max Payne mi się podoba, oh shit! Czy ja się mylę? Czy pistolety są lepsze od karabinu maszynowego? Swoją drogą, nie powinien przybliżać przynajmniej do... Jeszcze wtedy się nie bawili w to, co? Patrzenie z nadramienia. Ktoś tu do mnie mówi. Tam są. Swoją drogą, jak się zapisz grę? Szybki zapis F5. Tu. Super. Żebym przypadkiem nie wyłączył na... Nie dałeś mi wyboru, wybacz. I tak by nic między nami nie było. Fajne wąsy. Pozwolisz, że pożyczę twoją spluwę? Co my tu mamy? Jeśli widzisz mrugające światełko na telefonie, uaktywnij go, bo słuchać nagrane wiadomości. To słuchamy. Oj, nie zdążę. Oh shit! Spadłem. Ale to nic. Bowiem mam drugą szansę i wykorzystam ją. Tylko gdzie ja musiałem iść, bo nie pamiętam chyba tu. Kurde. Wyskoczyłem, włączyłem szybko zwolnienie czasu. Taka sytuacja. Tak fajnie mogło to wyglądać. Cieszę się, że tu przyszedłem, bo minęłoby mnie sporo. Z drogi. Hop. I C. C. Nie mówcie, że ja tu nie mogę wejść. Muszę tu móc wejść. Przecież tam są granaty. Tam są drzwi. Jak je tam dostać do cholery? Nie podoba mi się to. Chyba tędy. Debil. Tyle rzeczy bym miał. O mój Boże. Jak się cieszę, że wróciłem. Cześć. Dobranoc. A, tu jesteś. Hop. Dzięki za amunicję. Tobie też. Nie czuj się źle. W sensie niech ci nie będzie przykro. Bo doceniam. Serio. Nie wiem czemu je zbiłem, po prostu lubię. Lekki pancerz. Nie mogę? A ma 100% pancerza, no tak. Myślałem, że wcześniej nie miałem pancerza. Tam jest jakieś pomieszczenie. Tutaj, ale tu jest apteczka. Wypróbuję moją nową broń na was. Cześć! Dobranoc. Widziałem cię. Śpi dobrze. Mój mały książę, mały ptaszku. O mój Boże, myśl przewodnia tego odcinka. Mały ptaszku. Dzięki, dzięki, dzięki. Tobie też. A ty co miałeś? A miałeś amunicję do tego cuda? Nie do tego. Do tego. Nie! Do tego. Czy ja tędy przyszedłem? Tak. Cholera. O, mam nogi. Mam duże kolana. Czułko. Zawsze chciałem to zrobić. Oberwałem w pancerz, nie podoba mi się to. Łap! Chyba dostał.
No jak dziewczyny, poszło. Ja tam jestem zadowolony z rezultatów, a wy? Tam coś jest, mogę tam wejść, bardzo mnie interesuje to, bo może tam być granat, który zużyłem de facto jednego kolesia. Jak się masz? Doskonale. Niepotrzebnie go tu rzuciłem, no ale wypróbowałem, przynajmniej wiem, że działa. Punkt kontrolny. A to znaczy, że tam muszę iść, a to mnie niepokoi, więc pójdę tu. Co ja zrobiłem? O rany, jak podskoczę i shift to kopię. Ale jazda! Muszę to wypróbować w zwolnionym tempie i z pistoletami. Najbliższa rzecz jaką... Chyba mnie pojebało. Czemu nagle widzę w ten sposób? Cześć! Tak, to ja. To ja. A masz. Dostał. Okej. Okay. Zaklepany. Ganiasz. Stryk. Stryk. No nie wiem, zbiorę co mogę, no bo na razie to w sumie tu nic nie ma. Zaraz do ciebie przyjdę, zaczekaj. Dobra, jednak pójdę. Raczej nic mnie nie ominie. Słyszę coś za sobą, to mnie trochę niepokoi. Tam coś jest. Cześć, ciemny pokoju. No? A nie mówiłem, że warto? Trwałe wzmocnienie zdrowia? Jak tak będę eksplorował, to koniec, na koniec gry będę niezniszczalny. O, tu was spaliła koleżanka. Nikogo tu nie ma. Ale tam muszę zejść, chyba. Mam ochotę poeksplorować. Ale nie chce mi się, więc idę. Mam nadzieję, że to tu. A... To cześć! Ja pierdolę. Mogę iść szybciej? Mogę biec? Nie wiem. Mogę zacząć płakać? Cokolwiek. Przynajmniej życia mnie ubywa. Oj. Au. Nie strzelałem do niej, to dobrze. To znaczy, że zapamięta mnie jako rezolutnego, aczkolwiek... przyjaznego gościa. Prawda? Cholera. O rany. No nic, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tymczasem... to tyle. Trzymajcie się ciepło i... do miłego usłyszenia.